Dobry wieczór, witam w liberalnej niedzieli. W dzisiejszym programie wracamy do tematu zakazu handlu w niedzielę. To było najbardziej irracjonalne chyba z posunięć PiS-u obecnej kadencji. Czysto ideologiczny projekt ustawy, wymuszony pod dyktando Związku Zawodowego Solidarność, który nie miał prawa się powieść i się nie powiódł. Dzisiaj już widzimy jednoznacznie, że właściwie najgorsze przewidywania dotyczące konsekwencji zakazu handlu w niedzielę się sprawdzają. Konsumenci są najbardziej poszkodowaną grupą, ponieważ ograniczony został ich wybór. W tym tygodniu doświadczyliśmy tych niedogodności związanych z brakiem możliwości zaopatrzenia się w niezbędne towary dwukrotnie. Raz z okazji święta przypadającego 15 sierpnia, drugi raz dzisiaj właśnie w niedzielę, kiedy nie można zaopatrzyć się w to, co jest nam potrzebne w sezonie, można powiedzieć, urlopowym. Jest to szczególnie niedogodne. Wiadomo, ludzie mają plany wyjazdowe, mają plany weekendowe. Nie można zrobić podstawowych zakupów, no chyba że korzysta się z tych luk w prawie, które zostały znalezione przez niektóre sieci. No tutaj oczywiście przykładem jest Żabka. No ale najbardziej oprócz konsumentów, no tracą też na tym przedsiębiorcy, tracą podatnicy. Co się okazało? Okazało się, że właściwie najlepiej z tym zakazem radzą sobie duże sieci dyskontowe, przede wszystkim Biedronka i Lidl, które mają ogromne budżety promocyjne i które po prostu są w stanie przyciągnąć do swoich sklepów w inne dni tygodnia, organizując akcje promocyjne. Biedronka i Lidl, mimo że oczywiście też pewnie lepiej zaspokajałyby potrzeby konsumentów, gdyby mogły handlować, kiedy konsumenci i pracownicy sobie tego życzą, natomiast jakoś wychodzą z tego zakazu obronną ręką. Kto jest najbardziej poszkodowany? No właściwie poszkodowani są wszyscy. Najbardziej poszkodowani są drobni przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie konkurować z właśnie tymi dużymi sieciami handlowymi, no bo nie mają takich dużych budżetów promocyjnych. Więc ludzie, zamiast zrobić drobniejsze zakupy w różne dni tygodnia, także w niedzielę, robią po prostu zakupy na zapas w inne dni, głównie właśnie w tych dużych sieciach, głównie w tych dużych sieciach handlowych. No już tysiące małych sklepów od czasu wprowadzenia zakazu handlu upadły, upadają kolejne i będą upadać, póki ten zakaz nie zostanie zniesiony. Oczywiście nie wszystkie duże zagraniczne sieci handlowe sobie dobrze z tym radzą. No Tesco z powodu tego zakazu handlu zamyka wiele sklepów i zwalnia tysiące osób, tak? No to zupełnie niedawno ogłosili plany zamknięcia kolejnych sklepów, także dużych hipermarketów. Tam to jest nie tylko hipermarket, ale to są także galerie handlowe, a więc wiele także drobniejszych sklepików. Więc oczywiście ofiary są nie tylko wśród drobnych, ale także wśród dużych. No ale czy to jest się z czego cieszyć? No absolutnie nie. Zarówno ci duzi, jak i ci mali zaspokajają potrzeby konsumentów, a rząd im rzuca kłody pod nogi. Całe szczęście, że Żabka znalazła ten sposób właśnie na placówkę pocztową. Dobrze, że tak się stało, no bo chociaż jakaś ograniczona oferta handlowa w te dni pozostaje, ale to nie nadrabia strat dla całej gospodarki. Żabka może być beneficjentem tego rozwiązania, bo była w stanie ominąć ten zakaz. No, konsumentom to trochę przynosi ulgi, no bo mają gdzie zrobić choćby takie drobne zakupy, ale to nie rozwiązuje problemu. To niestety jest właśnie taki przykład, jak socjalizm bohatersko przezwycięża problemy nieznane w żadnym innym ustroju. No ale zamiast tworzyć te problemy socjalizmu, nie należy socjalizmu w ogóle wprowadzać. Dlatego, gdy już wiemy, że
Zakaz ten nie przyniósł żadnych dobrych rozwiązań. Dla pracowników także, ponieważ wielu pracowników z tego powodu zostało zwolnionych albo będzie zwolnionych, tak jak właśnie pokazuje przykład Tesco. Z punktu widzenia ich czasu pracy także nie jest to nic korzystnego, bo oni muszą pracować znacznie dłużej w soboty, znacznie wcześniej zaczynać pracę w poniedziałki. Więc oczywiście pracownicy także są poszkodowanymi tego zakazu. No i opór społeczny rośnie. No wiadomo, PiS stosował tutaj taktykę salami, czyli najpierw zakaz w dwie niedziele w tygodniu, jak było w zeszłym roku, teraz w trzy niedziele, jak w tym roku. No i pełen zakaz, który ma wejść w życie z nowym rokiem. Mówię, ma wejść w życie. Bo nie wiadomo oczywiście, czy wejdzie. No, można tutaj wyrazić trochę optymizmu, że właściwie różne scenariusze polityczne pokazują, że nie wejdzie w życie. No bo wyobraźmy sobie, jakie mamy scenariusze polityczne teoretycznie możliwe. Pierwszy jest taki, że wygrywa jakakolwiek opozycja. Ja tam absolutnie nie jestem fanem tej dzisiejszej opozycji. Platformie nie ufam za grosz. Natomiast no, gdyby się tak zdarzyło, żeby wygrała, to oczywiście ten zakaz raczej zniesie dość szybko. Drugi scenariusz jest taki, że PiS wygra te wybory, ale będzie potrzebował koalicjanta. Ktokolwiek by nie był koalicjantem PiSu, no pewnie też się przychyli do zdania zdecydowanej większości społeczeństwa, żeby ten zakaz uciążliwy dla konsumentów, dla przedsiębiorców i dla pracowników znieść. No i wreszcie jest trzeci wariant, to znaczy, że pozostanie status quo, to znaczy, że PiS pozostanie u władzy. Ale nawet w tym wariancie można sobie wyobrazić scenariusz, w którym PiS ten zakaz zniesie. No bo czy politycy PiSu naprawdę są tak oderwani od rzeczywistości, że nie wiedzą, że ten zakaz jest szkodliwy? No pewnie nie są, pewnie doskonale wiedzą, że jest szkodliwy. No to była taka transakcja wyborcza z Piotrem Dudą, która miała zapewnić pewne wpływy polityczne w zamian za poparcie Solidarności. No ale gdy PiS już w tym trzecim scenariuszu zdobyłby ponownie samodzielną większość, miałby ponownie gwarancję rządów przez najbliższe, przez następne 4 lata, to już nie będzie tego tak naprawdę potrzebował, a też nie ma powodu, żeby miał ryzykować bunt społeczny, gdyby wszedł w życie ten pełen zakaz handlu. Więc można być nawet optymistą, że ten zakaz i w tym trzecim scenariuszu samodzielnych rządów PiSu byłby zniesiony. W końcu, no, gdy błąd polegający na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę na Węgrzech popełnił Viktor Orban, ten błąd został naprawiony rok później przez samego Viktora Orbana. Więc można mieć tutaj nadzieję, że i w tym wariancie, mówię, dwa pierwsze warianty, to znaczy zwycięstwo opozycji bądź konieczność stworzenia przez PiS koalicji, to jest pewność zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Natomiast ten ostatni scenariusz samodzielnego zwycięstwa PiSu także daje pewną nadzieję, że po prostu będą musieli pójść po rozum do głowy. No pytanie tylko kiedy, tak? Pytanie nie jest takie, czy zakaz handlu zostanie zniesiony, bo wiemy wszyscy, że jest szkodliwy. Pytanie, kiedy wreszcie z tej absurdalnej decyzji będzie można się wycofać. Oby jak najszybciej, bo szybkie zniesienie zakazu handlu w niedzielę będzie z korzyścią dla konsumentów, dla przedsiębiorców i dla pracowników, a więc de facto dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.